Na mocy szóstej tarczy antykryzysowej już teraz wnioski o dodatkowe świadczenie postojowe mogą składać przedsiębiorcy z branży hotele i inne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki czy obiekty sportowe. W ich przypadku warunkiem jest spadek przychodu o co najmniej 75%. Natomiast już od 30 grudnia dodatkowe świadczenie postojowe będzie mogło uzyskać znacznie więcej branż poszkodowanych w czasie pandemii. Chodzi tutaj m.in. o handel, gastronomię, obiekty kultury, sportu, a także na przykład fizjoterapeutów i wiele, wiele innych. W ich sytuacji warunkiem jest spadek przychodu o co najmniej 40% w październiku bądź w listopadzie w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Te wnioski będą mogli składać od 30 grudnia, a dodatkowe świadczenie postojowe będzie im przysługiwało jednokrotnie. Prawo do jednorazowego świadczenia postojowego, dodatkowego, będzie przysługiwało od 15 stycznia również osobom wykonującym umowy cywilnoprawne na rzecz szeroko pojętej kultury. Mam tutaj na myśli artystów, twórców, techników wspomagających kulturę, architektów, a także osoby świadczące usługi na rzecz muzeów. W ich sytuacji świadczenie postojowe będzie jednokrotnie, a wnioski będą udostępnione od 15 stycznia. Tarcza antykryzysowa w wersji 6 przewiduje m.in. zwolnienie ze składek za listopad dla przedsiębiorców z około 40 różnych branż, m.in. w handlu, gastronomii, w obiektach kultury czy sportu i wielu innych. To zwolnienie przysługuje w przypadku spadku przychodów o co najmniej 40% w listopadzie w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Wnioski będzie można składać od 30 grudnia do końca stycznia, a do końca grudnia trzeba, przypominam, złożyć dokumenty rozliczeniowe za listopad. Tarcza antykryzysowa w wersji 6 przewiduje także zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień dla hoteli i podobnych ośrodków zakwaterowania, a także organizatorów turystyki w sytuacji, gdy ich przychód spadł o co najmniej 75%. Wnioski mogą składać od 30 grudnia do 15 stycznia. I tutaj ważna informacja, wiele innych branż będzie mogło skorzystać także ze zwolnienia ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień, przy czym czekamy na nowelizację ustawy, która wskaże termin składania wniosków dla tych przedsiębiorców. Przypominam, że zwolnienie ze składek za listopad, za lipiec, sierpień oraz wrzesień przysługuje także ze składek opłaconych, co znaczy, że jeśli firma opłaciła składki, a będzie z nich zwolniona, będzie mogła wystąpić o ich zwrot do ZUS. Tarcza antykryzysowa numer 6 przewiduje też zupełnie nowe rozwiązanie dotyczące umów zleceń. Osoby wykonujące umowę zlecenia będą mogły wystąpić o to, żeby nie potrącać składek z ich wynagrodzenia. Dotyczy to umów zleceń w szeroko rozumianej kulturze, czyli twórców, artystów, techników wspomagających kulturę, a także architektów czy osoby świadczące usługi na rzecz muzeów. Będzie to dotyczyło umów zawartych między 1 stycznia a 31 marca 2021 roku i obejmowało składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 roku. Wniosek o to, żeby nie potrącać składek, trzeba będzie złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy zlecenia, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021 roku. Z tej możliwości będą mogli skorzystać zleceniobiorcy, których przychód z miesiąca sprzed złożenia wniosku nie przekraczał przeciętnej płacy krajowej. Tu ważna uwaga, takie składki nie będą zapisywane na koncie ubezpieczonego zleceniobiorcy, za to będzie on mógł korzystać cały czas z bezpłatnej opieki medycznej. Więcej informacji na ten temat na www.zus.pl w zakładce o tarczy antykryzysowej numer 6.